No to witajcie akwariści, Rafał Godera z tej strony. Słuchajcie, co to mamy? Paczkę mamy. No paczkę mamy. Paczkę, która przyszła do mnie dzisiaj. Nie za dobrze to widać, bo o, chciałem wybrać słoneczne miejsce, żeby ten film dobrze jakościowo wyszedł, ale słońce daje tak w niektórych miejscach. No mniejsza o to. Słuchajcie, dostałem paczkę. Znaczy paczka to nie jest tak naprawdę to, co tutaj widzicie. To jest styrobox, który ja zapakowałem. Co tutaj przyszło? A tak naprawdę zamówiłem dwie ryby od hodowcy z Katowic i człowiek z Katowic przywiózł mi takie coś. Czyli podjechał jego chyba syn i była szybka akcja na przystanku autobusowym. Ja podjechałem samochodem, on mi to dał, wrzuciłem do styroboxa i pojechałem dalej. Co jest w tej paczce? Tu są zwierzaki, tu są ryby. Ryby, które też mi niedawno padły. W związku z tym chcę odnowić sobie stado, które miałem. Natomiast to będzie temat na inny odcinek, bo doskonale wiem, skąd taka tragedia się stała u mnie w Malawi. I stała się jeszcze w jednym akwarium ze zbrojnikami. Problem okazał się pokarmy, które stosowałem. Suche pokarmy, zarówno tabletkowe, jak i w granulacie. Ale to będzie temat na oddzielny odcinek, który dla Was szykuję już jakiś czas, bo wyjątkowo mnie to wtedy wkurzyło, jak doszedłem do tego, co się stało, ale mówię, to będzie temat na oddzielny odcinek. Natomiast tutaj sobie obejrzymy, co przyszło, jak przyszło. Jak widzicie, na razie przyszła jakaś reklamówka. I co w tej reklamówce jest? Ja nawet nie miałem czasu zajrzeć, bo dopiero co wszedłem do domu. No tak, o. Widzę duży worek. Jest woda? Jest woda. Chlupie? No chlupie. O. No. Zmieniłem może kadr, żeby inaczej słońce świeciło i wtedy byśmy otworzyli tą przesyłeczkę. Dobra, zostałem w tym samym miejscu. Słuchajcie, nigdy nie robiłem Wam unboxingu zwierzaków żadnych. Zwykle pokazywałem, jak coś już pływało. Jak mam paczkę zapakowaną? Jest to folia bąbelkowa. Jest oklejona taśmą, także poodrywam tą taśmę i otworzę tak, żeby nie naruszyć tutaj worka z wodą. Strasznie to jest oklejone, ale właśnie tak musi być. Rzadko zamawiam ryby z wysyłką, dlatego że ja strasznie nie lubię jeździć po różnych dworcach centralnych, BlaBlaCarach, spotykać, umawiać się i tak dalej. Mam z tym jakieś złe doświadczenia. Kilka razy ryby zamawiałem z PKP, ale akurat to była większa partia. Natomiast w przypadku kilku sztuk, tak naprawdę, no to za dużo zachodu, nie chce mi się. I tak naprawdę zawsze jest problem, żeby się znaleźć, żeby się umówić i tak dalej. Ale dla chcącego nic trudnego, na tych rybach akurat mi zależało. W związku z tym, no, pojechałem po prostu tam, gdzie miałem pojechać, to był na dworcu centralnym, na przystanku i tyle. Dobra. Co my tu mamy? Dużo tlenu? No dobra. Okidoki. Czekajcie, dajcie mi najpierw obejrzeć. Worki dość matowe, sporo odchodów u ryb. Nie wiem, czy to widzicie. Zwykle ryb przed wysyłką się nie karmi. Tak, żeby tych odchodów nie było, tutaj jednak są. No i dobra, zrobimy sobie zbliżenie, zobaczymy, co tam jest w środku. No dobra. Mam nadzieję, że będziecie coś widzieć. Ja na wizję, że widzę bardzo mało. Te worki są jakieś takie matowe. Co my tu mamy? Słuchajcie, tu są dwa razy, dwie samice Hypancistrus L201. Przez worki myślę, że nic nie zobaczycie. Wygląda na to, że są w dobrej kondycji. Natomiast tutaj widać też te odchody, które pływają, których moim zdaniem nie powinno tutaj być. No cóż, słuchajcie, przykładamy je do kubła. I będziemy robić kropelkową aklimatyzację.
No dobra, moi drodzy, wyjaśniło się, dlaczego te worki są takie matowe. Otóż okazuje się, że sprzedawca zapakował mi po prostu w podwójny worek. Wyciągnę. Op! I chyba dobrze zrobił. Zobaczcie. Bo tutaj cieknie. Coś pociekło, albo mi się wydaje. No teraz już widać zdecydowanie lepiej, co tu pływa. Zobaczycie, tak. Mamy jednego zbrojasa. Rozpakujemy drugiego teraz. Oczywiście ja chcę to nakręcić w miarę szybko, dlatego że nie chcę męczyć ryb. Chcę, żeby one jak najszybciej trafiły do kubła. Jak najszybciej trafiły tam na aklimatyzację. Także, żeby jak najszybciej trafiły do kwarantannowego zbiornika. Jest akwarium oddzielne dla nich. One sobie tam przetrzymają, przesiedzą jakieś 2-3 tygodnie. Nim trafią do zbiornika docelowego. Zobaczymy, czy nie mają wilciowców, czy nie mają jakichś innych pasożytów. Ale tak jak widzę już teraz, przynajmniej po jednym, no to wyglądają całkiem nieźle. Zobaczymy, czy drugi worek też podwójnie. No też podwójnie zapakowany. Trochę mokro. Wyciągam. O, widzicie? Poleciała woda. Czyli coś tam pewnie... Może przy nakładaniu, przy po prostu mokrej łapska ktoś miał i tyle. Tą gumkę rozetnę. Za chwilę. No dobra. Oglądam rybę. Przełączymy się z kamerką. No dobra. No tak jak mówiłem, Hypancistrus L201. Dwie samice, już widzę, że byłyby to dwie samice. To są big spoty, czyli z dużymi kropami. Miało być co prawda oba tego samego rozmiaru. Widzę, że jeden jest mniejszy. No cóż, no trudno. Słuchajcie, ja teraz, żeby nie stresować ryb dalej, po prostu puszczam je na aklimatyzację. Czyli daję je do kubła. Z kubła będzie ściekała po troszku woda wężykiem od CO2. Czyli metoda kropelkowa po prostu. Po troszku, myślę, że po 3 godzinach aklimatyzacji ryby już będą do wpuszczenia do zbiornika kwarantannowego. One miały być po to, żeby one miały zasilić mi stado, które mam. Właściwie miałem 5 sztuk. Już podrośnięte tych egzemplarzy, które już podchodziły do rozrodu, dotarła, to już były pierwsze młode. To są akurat egzemplarze z odłowu. W związku z tym wiecie, najczystsza krew, jaka jest możliwa, moim zdaniem to super właśnie o to chodzi w rybach. No ale tamte 5 sztuk straciłem, w związku z tym no będziemy odbudowywać po prostu od nowa. Ale tak jak mówiłem, to dlaczego one poszły, dlaczego nagle otwieram pokrywa tam wszystkie do góry brzuchem, no to dowiecie się o tym w oddzielnym filmie. Mam zamiar tam popsioczyć na jedną firmę pokarmów. Może zrobimy jakieś testy jeszcze i zobaczycie, jak to można zwykłym pokarmem sobie rozwalić całą populację ryb, które się ma, które nie były no, najtańsze. Dobra, póki co puszczamy i nie będziemy ich dalej stresować. No dobra, a tak wyglądają moje maluchy. Znaczy maluchy. Ryby mają około 6 cm. Jednak miały być trochę większe. Natomiast tak, są oczywiście zestresowane i to strasznie po całym transporcie. Aczkolwiek już widzę, że są nawet całkiem ładne. Fajnie odżywione. Nie wiem, czy to... Czy one dopiero co przyjechały, czy nie, no podobno są po kwarantannie, podobno są odrobaczone, natomiast ja i tak wiadomo, że tą kwarantannę swoją chcę, wolę zrobić sam. Zresztą jestem dużym zwolennikiem kwarantanny. No jak widzicie, big spoty, czyli duże kropy, L201, na tym mi zależało, bo są najfajniejsze. I pójdą do akwarium, gdzie tak naprawdę będą pływały tylko one.
Plus jeszcze tam jakieś małe rozpraszacze, czyli jakieś morze kąsaczowate do nich dołączył. Natomiast generalnie mam zamiar wziąć ryby z kilku źródeł, najlepiej żeby to było odłów i częściowo sprawdzona hodowla, tak żeby sobie zbudować przynajmniej stado 5-6 sztuk, które będą sobie pływały w 140 litrach i które będą mogły się tam ewentualnie rozmnażać. W ogóle mam plan taki na zrobienie tych zbiorników ze zbrojnikami, bo to jest moja druga miłość tuż po Malawi. No ale to myślę, że będę Was informował w trakcie. Powiedzcie mi w ogóle, czy chcecie, abym puszczał Wam filmiki z różnych zakupów, na przykład ryb, bo ja szczerze powiedziawszy to rzadko to robiłem. Kilka razy się zdarzyło, tak jak kupiłem muszlowce na przykład, ale w przypadku wszystkich innych ryb czy roślin tak naprawdę nie chwaliłem się, nie pokazywałem, a takie szybkie filmiki myślę, że też by były atrakcyjne. Natomiast napiszcie mi w komentarzu, czy chcecie właśnie więcej informacji, znaczy więcej filmików z zakupami. Może w tym momencie filmików pojawi się więcej na moim kanale, bo trochę go ostatnio zaniedbuję. Dobra, słuchajcie, ponieważ trudno będzie mi aklimatyzować puszczając i trzymając kamerę, w związku z tym ja kończę i do następnej akwagatki.